Cześć Wam! W ostatnim czasie zgłosił się do mnie zespół współpracujący ze sklepem Banggood i zaproponował mi, abym przetestował produkty marki Pobdir. Zatem przetestuję dla Was te trzy powerbanki z funkcją rozruchu akumulatora, zwane także jump starterami. Dla tych, którzy jeszcze nie słyszeli o takich urządzeniach, są to magazyny energii, które oprócz tego, że naładują Wasze telefony, laptopy czy inne urządzenia akumulatorowe, to są w stanie jeszcze uruchomić silnik Waszego samochodu, kiedy akumulator w nim jest bardzo słaby albo rozładowany. Testowanymi modelami będą PD-J03, J01 i JA1. Zobaczę, jak działają i czym się od siebie różnią. Także zapraszam. Model J03. W pudełku dostajemy jump starter, kable rozruchowe z żabkami, jakiś inny kabel, szczerze to nie wiem, do czego on służy, w instrukcji nic nie znalazłem, może Wy będziecie wiedzieć. Kabel USB-C do jego ładowania i instrukcji obsługi. Samo urządzenie charakteryzuje się pojemnością 16 000 mAh. Na boku jedno wejście USB do ładowania naszych urządzeń i wejście USB-C do ładowania jump startera. Na drugim boku gniazdo do podłączenia przewodów rozruchowych, podające z tego urządzenia maksymalny prąd 1500 amperów. Na przodzie wyświetlacz pokazujący stan naładowania, przyciskiem na przodzie włączamy urządzenie, a przytrzymując wbudowaną latarkę, która pozwala świecić w trzech różnych trybach. Bez promocji kosztuje około 320 zł. Model J01. Dostajemy jump starter, instrukcję, przewody rozruchowe i kabelek USB-C. Tutaj producent deklaruje pojemność 20 000 mAh. Możemy nim ładować nasze urządzenia, tym razem przez dwa złącza USB, na których wyjście w każdym z osobna mamy 5V i 2,4A. Sam jump starter doładowujemy przez wejście USB-C. Na boku gniazdo do podłączenia klem z maksymalnym prądem szczytowym 2500A. Na przodzie mamy ekran wyświetlający stan naładowania tego jump startera oraz przycisk włączający go i latarkę, też z trzema trybami: stałym, stroboskopowym i sygnałem SOS. Bez promocji kosztuje około 360 zł. Trzecim jump starterem jest model JA1. Ten z kolei przychodzi w futerale. W środku znajdziemy urządzenie, przewody rozruchowe, kabel USB-C, przewód do pompowania oraz różne końcówki do tego celu, a także instrukcji obsługi. Model JA1 ma ciekawy, futurystyczny wygląd. Charakteryzuje się pojemnością 20 000 mAh. Możemy nim ładować nasze urządzenia przez jedno złącze USB, a jego też ładujemy przez wejście USB-C. Na boku gniazdo do podłączenia klem do akumulatora samochodu. To urządzenie daje nam maksymalny prąd szczytowy 2500A. To, czego nie ma w poprzednich dwóch omawianych modelach, a tu jest, to kompresor elektryczny do pompowania kół czy innych akcesoriów. Z przodu mamy wyświetlacz pokazujący podstawowe parametry i 5 przycisków do sterowania. Mamy też aktualny podgląd ciśnienia, wbudowana latarka pozwala świecić w trzech różnych trybach. Zresztą tak jak we wszystkich z tych trzech testowanych urządzeń. JA1 ma założoną smycz do zawieszenia. A to wszystko przychodzi w eleganckim futerale podróżnym, do którego zmieścimy nawet jakieś swoje inne rzeczy. Bez promocji kosztuje około 480 zł. Tutaj możecie zobaczyć, jak one wszystkie naraz wyglądają po rozpakowaniu. Różnica w wielkości jest zauważalna gołym okiem. J03 bezproblemowo wchodzi do kieszeni mojej kurtki, J01 ma już problemy,
a JA1 nie ma szans tam wejść. Obudowa wszystkich wykonana jest z plastiku. Różnią się także masą. Ten najmniejszy waży 358, średni 485, a duży 910 gramów. Jeszcze rzut okiem na moc tych latarek. Dla mnie wniosek jest jasny. Dosłownie, JA1, ten z kompresorem, ma najmocniejszą latarkę. Najbardziej skupiony promień, który jest w stanie dotrzeć nawet na dalszy dystans. Pozostałe dwa dają rozproszone światło, które sięga tylko najbliższego otoczenia. Z czego srebrny J01 wypada tutaj najgorzej, bo kamera nawet miała problem z jego zarejestrowaniem. Teraz przejdźmy do dania głównego, czyli rozruchu akumulatora w samochodzie. Dobra, sprawdźmy, czy uda nam się go uruchomić. Nic. Ani drgnie nawet. O! Włączył się tryb predatora. Sprawdzimy napięcie, jakie jest na tym akumulatorze. 7,25 V. No jest źle, nic dziwnego, że nie odpala. Wszystkie jumpstartery zostały naładowane do ponad 90%. I tak, jeszcze słowem wstępu. Po podłączeniu do akumulatora jumpstartera J03 zauważyłem spadek naładowania z 95% do 61%. Nie wiem, czemu tak się dzieje, może rezerwuję sobie jakąś pojemność tego powerbanka, może wy będziecie się lepiej orientować. Po uruchomieniu silnika stan naładowania częściowo wrócił i pokazuje 82%. J01, srebrny, również się podobnie zachował, z 91% na 59% i po chwili wzrosło. Dobra, to działa to tak. Podłączacie klemy rozruchowe do jumpstartera, zapinacie plus do plusa akumulatora i minus najlepiej nie bezpośrednio do bieguna minusowego akumulatora, ale do jakiejś metalowej, nielakierowanej części samochodu z daleka od niego. Jumpstarter się uzbraja, dając sygnał zieloną diodą, włazicie do samochodu i uruchamiacie go. Tyle. Odpinacie jumpstarter i jedziecie. Teraz po trzecim jumpstarterze zobaczymy, czy uda nam się odpalić samochód przy takim napięciu. Niestety się nie udało. Dobra, to teraz zobaczymy, czy sam jumpstarter jest w stanie uruchomić samochód. Wszystkie jumpstartery odpaliły mój samochód przynajmniej 3 razy, ale na przykład J03 wypróbowywałem na różne sposoby i uruchomiłem nim silnik Peugeota 6 razy. Finalnie po tym męczącym teście zostało mu 39%, więc myślę, że jeszcze parę razy dałoby go odpalić. Niby nie jest to jakiś duży sukces, bo to tylko 1.6, ale były w stanie uruchomić samochód nawet bez akumulatora. Okej, teraz zobaczmy, jak działa funkcja kompresora w modelu JA1. Dobra, to teraz mamy takiego flaka i zobaczymy, w jakim czasie nam nabije do tych naszych 2,4 bar. I dobra, jedziemy.
flaka do pełna, czyli 2,4 bara, jak jest zalecane dla tego samochodu, udało mu się napompować w 7 minut i 16 sekund. Po wybraniu ciśnienia i przytrzymaniu czerwonego przycisku rozpoczyna się pompowanie, które samo się zatrzyma po osiągnięciu ciśnienia albo kiedy sami to zrobimy, klikając ten sam przycisk. No dobra, pokazałem wam co chciałem, dzięki, że zostaliście do końca. A według was, jak wypadły te jumpstartery? Poradziły sobie? Myślicie, że cena jest adekwatna do jakości? Napiszcie mi o tym. Myślę, że wszystkie z nich sobie poradziły dobrze. Jeśli zależy wam tylko na funkcji rozruchu akumulatora, to myślę, że ten najtańszy spełni wasze oczekiwania. Jeśli planujecie ładować więcej niż jedno urządzenie na raz, na przykład telefon i laptop, no to ten, bo ma dwa wejścia. A jeśli oprócz funkcji rozruchu chcecie mieć silną latarkę, kompresor i takie fajne etui do przechowywania, no to ten. Także to już zależy od tego, co wy potrzebujecie. Mam nadzieję, że podobał wam się ten test i był on pomocny. Także będzie mi miło, jak zostawicie kciuka w górę. Jakby co, to w opisie pod tym filmem znajdziecie linki do zakupu tych urządzeń. A tymczasem trzymajcie się i cześć!